Siema. Pewnie siedzicie teraz przed komputerem i zastanawiacie się, na chuj ten gość drugi raz kręci filmik o tym samym. Już tłumaczę. Stwierdziłem, że czas wystartować z nowym projektem, w którym będę opisywał, pokazywał, recenzował rzeczy związane z paleniem. Na przykład bibułki, filterki, tytonie. Wszystkie rzeczy, które związane są właśnie z tym przepięknym nałogiem. Także zapraszam do subskrybowania gdzieś tam albo tam. Tu gdzieś tam w każdym razie będzie link. Także zapraszam do kliknięcia i do śledzenia na bieżąco tego, co się dzieje u mnie na profilu. Nie przedłużając, w lepszej jakości, lepiej wytłumaczone przed Wami, jak zrobić sobie skręta. Mianowicie, co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować filterków. Ja tu mam takie filterki, smokingi, slimy. Nie wiem, bardzo je lubię osobiście. Na pewno w filtrkach też będzie kiedyś mówione. Następnie potrzebujemy jakichś bibułek. Ja akurat mam smokingi zielone, bardzo fajne. I tytoń. O tytoniach na pewno też będzie. Ja tutaj mam tytoń akurat Golden Virginia. Bardzo fajny, bardzo go lubię. W tym momencie co robimy z tymi trzema rzeczami? Po pierwsze, chwytamy bibułkę. Także klej jest tutaj na górze. Bierzemy tytoniu. Tyle ile chcemy, tyle ile lubimy. Nie za dużo. Wkładamy w bibułeczkę. Układamy ją sobie. Nasz ten tytoń sobie układamy. Jakby na przykład jakieś syfy mamy, na przykład tak jak tutaj. Taki jakiś dziwny paprok. Wywalamy. Tylko może niepotrzebnie nam przebić bibułkę. Gdy mam już mniej więcej równomiernie rozłożony tytoń, albo tak na przykład w taki clean, żeby wyglądało jak jakiś skręt czy coś takiego, chwytamy bibułkę i przerolowujemy ją tak, że tytoń się ugniata, równomiernie się rozkłada. Teraz bierzemy filterek. Tutaj na przykład nie wsadzimy go z tej strony, bo tytoń doszedł nam do końca. Także tytoniu sobie po prostu wyciągamy i wsadzamy filtr prosty. Przerolowujemy jeszcze trochę, to się wszystko ładnie dopasuje. I teraz chwytamy bibułkę tu na końcach kciukami i ściągamy ją na dół. W tym momencie nam się tutaj tak zagina bibułka i przerolowujemy z powrotem do góry. Banał. Jeszcze raz. Przerolowujemy, ściągamy jednym ruchem na dół i podciągamy do góry. Proste. W tym momencie mamy klej na górze, liżemy po nim, lekko i szybko przejeżdżamy po języku i będzie najlepiej. W tym momencie ja lubię robić tak, że jak już trzymam, zaginam po prostu przy filtrze, także przy filtrze mi się zakleja i dalej tylko doklejam to, co tą resztę, która zostaje. I tyle. Ugniatamy, ubijamy, także ten tytoń nam zjedzie do środka, trochę się ubije, będzie lepszy. I na tym polega cała filozofia. To nie jest trudne, a może się przydać w wielu dziwnych sytuacjach. Także zachęcam po raz kolejny do subskrybowania tego kanału, do zadawania pytań, do pisania, co zrecenzować, co opisać, co pokazać, co wytłumaczyć. Także zapraszam jeszcze raz do subskrypcji i do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym filmie. Siema!